najpierw odniosła najbardziej sensacyjne zwycięstwo w Atlancie. Została sportsmenką roku w plebiscycie przeglądu sportowego. Na kolejne Igrzyska Olimpijskie jechała jako faworytka. Tym razem nie było powtórki. Zawiedzeni kibice chowali flagi, dziennikarze zamykali laptopy. 15. miejsce nie nadaje się do opisywania. 4 dni później druga konkurencja, strzelanie z karabinu kulowego w 3 postawach. Renata strzela jak natchniona. Nawet nie wie, co się wokół niej dzieje. Rywalki widzą, że nie dadzą rady. Wynik jest wręcz nokautujący. Dekoracja i pierwsze niezapomniane słowa na konferencji prasowej. Ten medal ofiaruję Bogu, jeśli tylko zechce go przyjąć. Nazywam się Renata Małer-Różańska. Jestem zawodniczką WKS Śląsk Wrocław i reprezentantką kadry olimpijskiej. Już od pierwszych swoich startów była w czołówce krajowej najpierw i bardzo szybko dochodziła do wyników światowych. Ona miała takie szczęście, że w tych startach najważniejszych zawsze była najlepiej przygotowana i najlepiej się mobilizowała. Raczej jestem zwolenniczką wczuwania się w siebie, w pracę własnych mięśni. Zwracam uwagę, dużą uwagę na koncentrację i na myśli, które przychodzą mi do głowy. Po roku, jak trafiła do Wrocławia w 90 roku, została medalistką Mistrzostw Świata. I to był jej początek takiej drogi na najwyższe szczyty. Natomiast do sukcesów olimpijskich musiała jeszcze poczekać do 96 roku, ponieważ w 92 w Barcelonie była dobrze przygotowana, ale jeszcze trochę zabrakło i sukcesy zaczęła olimpijskie od 96 i te najlepiej pamiętam, najbardziej przeżywałem. Igrzyska na dobrą sprawę jeszcze nie ruszyły, a już musiała odpowiadać na dziesiątki pytań. Nie jako anonimowa Polka, ale pierwsza mistrzyni olimpijska w Atlancie w strzelaniu z karabinku pneumatycznego. Medal wręczał jej przewodniczący MKOL-u Juan Antonio Samaranch. Największe sukcesy, 2 złote medale w Igrzyskach Olimpijskich, 1 w Atlancie, 2 w Sydney i medal brązowy w Atlancie. Oprócz tego 2 srebrne medale w Mistrzostwach Świata, brązowy medal w Mistrzostwach Świata, 2 złote medale w Mistrzostwach Europy, w Pucharach Świata, już nie pamiętam, musiałabym wziąć ściągawkę. I chyba 33 złote medale w Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach. Witam Państwa bardzo serdecznie na zawodach klasyfikacyjnych drugim memoriale pułkownika Leopolda Kałuży. W tym wyjątkowym dniu wszyscy tu zebrani pragniemy podziękować naszej najlepszej sportsmence w całej historii Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław. Dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej, 3-krotnej medalistce Igrzysk Olimpijskich, zdobywczyni tytułów mistrzowskich na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski, w zawodach CISMY, Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego oraz na Światowych Igrzyskach Żołnierzy. Przybyliśmy tutaj dla sportowej osobowości, wspaniałej kobiety i zawodniczki, która w czasie swej długiej i bogatej kariery sportowej przyczyniła się wielokrotnie do mocniejszego bicia naszych serc, wywołała łzy wzruszenia, dawała nam niesamowite poczucie dumy. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby podziękować pani Renacie Małer-Różańskiej. Każdy ma swój czas. I wybitni zawodnicy z reguły wiedzą, kiedy powinni zakończyć karierę sportową.
Jej karta jest bardzo piękna i w odpowiednim czasie skończyła treningi, ponieważ ma też inne zadania. Jest matką, radną, jest wykładowcą na AWF-ie. Także ma co robić w życiu codziennym i nie da się pogodzić wszystkiego. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. No, z powodu braku czasu już podjęłam taką decyzję, że zawodniczo już nie będę trenować. Może rekreacyjnie, jak znajdę trochę czasu dla siebie. Ale co począć, kiedy karierę kończy ktoś taki jak Renia Maurer? Kończy arcymistrzyni, godna kontynuatorka tradycji największych gwiazd olimpijskich, otwierająca ranking najwybitniejszych wszechczasów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nie mniejszą niż medale, tytuły i puchary zdobyczą Reni Maurer jest szacunek i zwykła ludzka sympatia, którą cieszy się powszechnie. Ja zawsze miałam szczęście do ludzi i miałam szczęście, mam szczęście właśnie do trenerów, do tych wszystkich, z którymi pracuję. I Andrzej Kijowski jest niesamowity pod tym względem, że zawsze miał dobre podejście, szczególnie do kobiet. Ale to tak od strony atmosfery, ale tak naprawdę Andrzej Kijowski jest bardzo dobrym organizatorem. On zawsze wszystkie programy zgrupowań dopracowywał do perfekcji. Wszystko, co związane ze sprzętem, z tym wszystkim, co jest potrzebne zawodnikowi. Także czasami to ja nie wiedziałam, czy ja mam trenera klubowego, czy trenera kadrowego, bo właściwie miałam go cały czas na miejscu. Na podstawie artykułu 2 z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej, niżej wymienionej, nadaję złoty medal za zasługi dla obronności kraju. Podpisał minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak. W imieniu ministra obrony narodowej wręczam pani złoty medal za zasługi dla obronności kraju. Gratuluję. Dziękuję za to, że pani rozsławiała po prostu sport wojskowy i tyle lat, 25 w tym klubie wojskowym tutaj tak dzielnie. Dziękuję. Panie generale, decyzja bardzo i legitymacja. Decyzja ministra obrony narodowej, legitymacja. Dziękuję. Wszystkiego bardzo dobrego. Zdrowia wszelkiej pomyślności. Tak. Strzelanie mi sprawiało tak wielką przyjemność przez tych 29 lat. No teraz mija 30. Teraz mija 30 lat, od kiedy zaczęłam trenować. Także gdybym nie lubiła tego sportu, to podejrzewam, że po Atlancie bym powiedziała sobie wystarczy. Ale ja po prostu ten sport kocham. Dzisiaj kolejne złote medale. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, zawsze uśmiechnięta. Zawsze. Zawsze trafiająca w sedno. I niezwykle skutecznie reprezentująca środowisko sportowe Wrocławia. Chciałem posłusznie zameldować, że nikt mnie tak nie dręczy jak Renata Maurer-Różańska, co z radością zawsze przyjmuję. I raz jeszcze poproszę o oklaski dla Renaty. Renata trzyma się drążenie. Tak jest. Tak będzie trzymać, ponieważ jest radną bieżącej kadencji i jestem przekonany, że radną przyszłej kadencji. Reniu, jesteś bardzo, bardzo kochaną osobą. Dziękuję bardzo. Przyszedł czas na to, żebym zrobiła coś dla innych i w tej chwili myślę, że dorosłam do tego, żeby pomyśleć o tym, co zrobić, żeby inni sportowcy mieli dobre warunki do uprawiania sportu i żeby sport był coraz modniejszy i żeby ludzie coraz chętniej chcieli spędzać czas w sposób aktywny. Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani Renacie
za to, co zrobiła dla polskiego sportu, za to, co zrobiła dla polskiego olimpizmu, za to, co zrobiła dla polskiego strzelectwa sportowego. Chciałbym podziękować również za to, co zrobiła i robi w trochę innej roli samorządowca dla pięknego Wrocławia i dla sportu wrocławskiego. No i wreszcie, co najbliższe mnie i moim współpracownikom, serdecznie podziękować za to, że jest z nami. Jest członkiem społeczności Akademii Wychowania Fizycznego i wspólnie z Andrzejem Kijowskim zresztą też wspomaga nas bardzo aktywnie w kształceniu trenerów i instruktorów strzelectwa sportowego, ale tutaj chcę dodać przy bardzo wielkiej pomocy i wspaniałej współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Spotkać tych ludzi, którym wiele zawdzięczam, których bardzo lubię i których nazywam swoimi przyjaciółmi. Dla takich najbardziej zasłużonych dla sportu strzeleckiego ludzi wręczamy specjalne pierścienie strzeleckie. Ten w historii związku będzie z numerem 14, więc widzicie Państwo, nie rozdajemy tego tak na lewo i prawo. Certyfikat numer 14, kapituła pierścienia strzeleckiego nadaje pani Renacie Wałer-Różańskiej, arcymistrzyni strzelectwa, złoty pierścień strzelecki za szczególne zasługi w popularyzacji sportu strzeleckiego i zdobycie szczytów w dyscyplinie karabin. To jest dyplom, to jest ten pierścień z tarczą karabinu pneumatycznego. Bardzo proszę. I skromny dodatek, żebyś nie tylko na palcu Reniu mogła nosić, ale również na szyi. Kółka olimpijskie. Ale to nie wszystko. Żebyś nie zapomniała o sporcie strzeleckim i o sprzęcie, z którego zdobywałaś medale. Postanowiliśmy wręczyć ci karabin. Być może jeszcze zawiesisz na chwilę tą rezygnację. Może przyjdzie ci do głowy ponownie wystartować, ale żebyś miała z czego trenować, proszę bardzo, dostajesz od nas karabin, z jakiego zdobywałaś medale. Ja miałam tutaj bardzo dobre towarzystwo do treningu, ponieważ ten klub wychował wielu mistrzów. Naprawdę ja się uczyłam od tych strzelców, którzy wcześniej osiągali sukcesy przede mną. Cieszę się, że to Wrocław, dlatego że WKS Śląsk Wrocław przyjął mnie naprawdę z otwartym sercem. Ja do tej pory pamiętam przyjazd, najpierw rekonesans, zgrupowanie prowadzone przez mojego obecnego trenera Andrzeja Kijowskiego. Trener Kosmatko nawet trenera mi wybrał. Słuchajcie, to było. On wiedział, że najlepszym twoim trenerem, tak mi mówił, będzie Andrzej Kijowski. I naprawdę w tym klubie będzie ci najlepiej. Bardzo, bardzo lubię swojego trenera. Do tej pory mówię do niego trenerze, chociaż już oficjalnie nie jest moim trenerem, ale tak już zostało. To jest osoba bardzo wrażliwa, która ma wielu przyjaciół i właściwie nigdzie nie pozostawiała za sobą spalonych mostów, czy nigdy nie powiedziała nikomu złego słowa i będąc taką osobą na swojej drodze trafiała też osoby, z którymi mogła współpracować, które jej pomagały, bo ona innym pomagała i dlatego ma takie duże grono przyjaciół i wszyscy, których zaprosiła, jeżeli mogli tylko przyjechać, byli w stanie zdrowotnym, bądź byli na miejscu, to przyjechali. Ja może nie będę mówił, tylko wspólnie zaśpiewajmy.
chwile decydują o naszym życiu. Decydują o tym, kogo spotykamy, z kim jesteśmy, z kim pracujemy. Niby to przypadek, a później okazuje się, że to nie był przypadek. Więc dla mnie dzisiejsza chwila była bardzo ważna. Ona trwała może dość długo, ale to była jedyna w swoim rodzaju. Już drugiej takiej nie będzie, ponieważ już dłużej nie będę trenować. Życie jest drugą, życie jest sen. A co będzie potem? Nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się, gdy skończy się droga. Życie jest sny. Jestem piasku, ziarenkiem w pecydrze. Zabłąkam.